Tadeusz Rydzyk po raz kolejny znalazł się w centrum zainteresowania krajowych mediów. Ostatnie tygodnie są dla toruńskiego redemptorysty niezwykle intensywne. Wciąż trwają prace nad jego najnowszą inwestycją. Mimo że zakonnik nie może narzekać na problemy finansowe, postanowił zasilić konto bankowe, zachęcając zakonników do zakupu oferowanych przez siebie towarów. I potrafi wcielać w życie nawet najbardziej abstrakcyjne pomysły. Jego działalność regularnie jest krytykowana przez internautów. Tak stało się także tym razem. Wiele osób uważa, że redemptorysta przesadził. Tadeusz Rydzyk ogłosił promocję w swoim sklepie. Ojciec Tadeusz Rydzyk od wielu lat jest posiadaczem księgarni Splendor. W ofercie sklepu można znaleźć książki o tematyce religijnej, a także przedmioty związane z kultem. Wierni mogą nabyć m.in. różańce. To właśnie one wywołały ostatnio olbrzymie kontrowersje wśród internautów. Obecnie w sklepie toruńskiego redemptorysty trwa specjalna promocja, w czasie której można nabyć jeden z nich w zawrotnej cenie 130 zł. Wiele osób, widząc tę kwotę, przetarło oczy ze zdumienia, uważają, że biznesmen znacząco przesadził. Przed przeceną Tadeusz Rydzyk oczekiwał, że wierni zapłacą za ten sam różaniec aż 179 zł i 90 groszy. Katolicy, którzy nie dysponują taką sumą, mogli także wybrać nieco tańszy odpowiednik, który został wyceniony na 80 zł. Wcześniej kosztował 119 zł i 90 groszy. Trzeba przyznać, że również ta cena wydaje się być nieco przesadzona. Zasobnym portfelem muszą pochwalić się także klienci, którzy chcieliby zakupić książkę Świat Maryjnych Objawień. Pozycja została przeceniona z 200 zł na 149 zł 2. 3. Tadeusz Rydzyk oferuje klientom również nalewkę z rzęsy wodnej Wichtosan za 89 zł, figurkę Matki Bożej Niepokalanej za niebagatelne 300 zł oraz krem fiołkowy intensywny, 50 ml, za 150 zł. Koneserzy, którzy chcieliby nabyć obraz Nasza Pani Stichaliny, będą musieli przeznaczyć na ten cel 249 zł. Ciekawym produktem w ofercie księgarni jest także nalewka na odporność za 75 zł. Macie ochotę na zakupy? Źródło: O2. PL.